Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, debaty rasistowskie w szkołach odbywają się non-stop. No i teraz zaczyna być antyrasizm, jest rasizmem. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No, jest Villanois, no to jest stan, gdzie jest Chicago, gdzie jest ten jezioro Michigan. Jest takie miasteczko na północy, w Evanston. No i tam dyrektor szkoły, doktor Devon Horton, on jest czarnoskórym, powiedział rezydentom, mieszkańcom tego miasta, że wszystkie te uciśnione mniejszości, no to ogólnie rzecz biorąc, to korona, no to jest tylko taka góra, czubek góry lodowej, ale to jest historia czarnych, gdzie są prześladowania nieustanne, że ta nierówność, rasizm, no i klasowość społeczna w tym mieście jest po prostu nie do zaakceptowania. Nie jest do zaakceptowania, no i że te wszystkie rasizm, nierówność i klasowość społeczeństwa utrzymuje społeczeństwo murzyńskie, uciska je, można powiedzieć. Uciska, niszczy, likwiduje prawie, że... No i powiedział w uznaniu tego wpływu, tego rasizmu, tych nierówności i tej klasowości, no to doktor Horton powiedział, że w ramach likwidowania rasizmu on da pierwszeństwo studentom, którzy nie są biali. Powiedział, że w zasadzie czarni i brązowi studenci będą chodzili do szkoły osobiście, personalnie, spotykali będą się z nauczycielami, no a cała reszta, szczególnie biali, no to będą uczyli się na odległość poprzez internet. No i to będzie ta równość dla czarnych, dla brązowych, dla uczniów specjalnej troski, dla lesbijek, dwuseksualnych, dla gejów, dla transwestytów, no i tych wszystkich innych, którzy powiedzmy nie są heteroseksualni. To oni będą mieli pierwszeństwo. Także do drugiej kolejki idą biali i heteroseksualni. Na początek kolejki ze względu na nierówności przez ostatnie lata czy setki lat idą czarni, brązowi, no i nieheteroseksualni. Także ten jego komentarz spowodował po prostu lawinę listów, lawinę e-maili, część tam nawet straszyła go śmiercią i tak dalej. No, on zgłosił to wszystko na policję. No i teraz zastanawia się, czy nie wynająć prywatnej kompanii, która będzie ich pilnowała. No w Chicago właśnie demokraci, tak jak on, socjaliści, tak jak on, zakazują, czyli chcą zlikwidować, skonfiskować broń, no ale on będzie miał swoich goryli, będzie miał swoją obstawę właśnie z bronią. Także to jest ta hipokryzja socjalistów. Także jeżeli mieszkasz w Ameryce, mieszkasz w Chicago, czy gdziekolwiek w Ameryce, nie głosuj na socjalistów. To jest właśnie ta hipokryzja. To jest ta hipokryzja pod względem broni, którą on będzie miał do dyspozycji, pod względem jego goryli, które będą mieli do dyspozycji. No i jeżeli jesteś białym, heteroseksualnym, to pójdziesz na koniec kolejki. Niedługo może jeszcze tramwaje będą napisane, że białym i chrześcijanom i heteroseksualnym wstęp jest zbroniony. No to była ta książka 1984, no a teraz wygląda na to, że może być książka 2024 właśnie na tej zasadzie. Żydom, Polakom i psom wstęp zbroniony. Teraz będzie chyba chrześcijanom białym, heteroseksualnym wstęp zbroniony. Nie głosuj na socjalistów. Nie głosuj na socjalistów. No, ten dyrektor, murzyński dyrektor,
Devon Horton powiedział właśnie, że to jest taka nierówność, że studenci po prostu zmagają się z nauką, że starają się, ale im nie za bardzo wychodzi, no i dlatego muszą być w szkole i to nie ma nic wspólnego z kolorem skóry. No, bajki można sobie opowiadać. No i on powiedział, że to będzie bitwa, że to będzie poważna bitwa, no i ta bitwa to będzie przez jakiś długi okres. No, tak określa. On mówi, że to fight, czyli bitwa, czyli walka. Evanston, no to jest miasto uniwersyteckie. Jest to miasto, gdzie mieszka bardzo dużo profesorów z Uniwersytetu Północno-Zachodniego. No i tam cały ten kampus jest wzdłuż tego jeziora. Jest to miasto, gdzie w 2016 roku na każdego jednego obywatela, który głosował na Trumpa, było 10 obywateli, którzy głosowali na Clintonową, czyli totalnie lewackie, socjalistyczne, demokratyczne zagłębie, dosyć w miarę bogate, to w zeszłym roku, no to miasto jako pierwsze w całym kraju ustanowiło Fundusz Reparacji za Niewolnictwo. No jest to coś, evenement, tak? No bo kto komu ma płacić? Czy tylko każdy biały każdemu czarnemu? No jeżeli rodzina, powiedzmy, czarnych przyjechała z Afryki 20 lat temu, no to oni będą też mieli płaceni? Jeżeli biały z Polski przyjechał 5, 10, 15 czy 30 lat temu, no to też ma płacić za niewolnictwo. Kto komu ma płacić, tak? To jest totalny absurd. To jest totalna ideologia niszcząca normalne społeczeństwo. No to się wszystko zaczęło po tym, jak tego bandziora George'a Floyda w Minneapolis tam przygniatali przez 9 minut, prosili go, żeby się poddał i żeby dał się zaaresztować. No on, jak wiadomo, został dzisiejszym komunistycznym świętym, no ale był w więzieniu parę lat, 5 lat był w więzieniu, przystawiał rewolwer ciężarnej kobiecie do brzucha, tam dużo bandytyzmu miał, a cała ta sytuacja to była, bo dawał Hindusowi $20 fałszywe, Hindus zadzwonił po policję, no i ten się w zasadzie opierał aresztowaniu. No w sobie miał całą tablicę Mendelejewa, kokainy, fentatyle, inne amfetaminy, no i w zasadzie to umarł nawet nie na tej ulicy, tylko wyniki są takie, że umarł w szpitalu, tam na miejscu pod kolanem nie umarł. No i to przez całe te protesty zeszły całe lato i wiosna i lato, no to ta równość dla czarnych ludzi po prostu wykipiała. No i teraz wszystko, co żądali, no to cokolwiek żądali i wszystko dostali, to jest jeszcze za mało. Rok czy dwa lata temu, no to były tam rozmowy, żeby podręczniki do nauki wprowadzić takie, które rozpoznawały ten problem, że powiedzmy była jakaś tam szkoda zrobiona czarnemu społeczeństwu w Ameryce, no a teraz to już nie wystarcza, to już po prostu nie wystarcza. Wszyscy, jeżeli ktoś proponuje, żeby porozmawiać, uzgodnić co i jak, no to teraz mówią, że to jest rasistowskie, trzeba wszystko po prostu mówić, to co mówią filozofowie socjalistyczni, szczególnie czarni, mówią, ma tak być i inaczej nie będzie. Dawanie studentom jakiegoś specjalnego, ulgowego podejścia preferencyjnego pod względem rasy, no to jest bardzo nielegalne w sumie i kontrowersyjne. Dużo na uczelniach Chińczycy zaczęli skarżyć te wszystkie uniwersytety amerykańskie, bo mówią, nasza matura jest 30% lepsza niż tam innych i nas nie dopuszczają, to gdzie jest równość, tak? No i tam Ministerstwo Edukacji się w to włącza i tak dalej, no bo dostają, czarni i brązowi dostają punktu za pochodzenie, żółci i biali mają odejmowane
punkty za pochodzenie, tak? Także po prostu jest ta matematyka i żonglowanie tymi liczbami. Doktor Horton, no to on mówi, że cały problem, no to jest to, że te osiągnięcia pomiędzy białymi a, no nie wspomina żółtych, ale powiedzmy brązowi i czarni, a biali i żółci, że te widełki pomiędzy tym, no to jest to jest po prostu wina społeczeństwa. W tym mieście trzy razy mniej uczniów brązowych i czarnych dostaje się na uczelnię. No i on mówi, że to jest właśnie wina białych. No i jeszcze w tym mieście jest tak, że dochody białych są trzy razy większe niż czarnych. Tak? Także matematyka pokazuje, kto będzie miał sukces, kto nie. No i on mówi, że to trzeba zawęzić to wszystko. Kuratoria w najróżniejszych stanach mają te podobne problemy. W Miami, na Florydzie, tam członkini rady szkolnej właśnie powiedziała, że no ona głosowała powiedzmy przeciwko propozycji tego, żeby w szkołach nauczali właśnie o tym rasizmie. Ona powiedziała, że to jest po prostu takie polityczne pieprzenie z trybuny. No bo to jest. Politycy wychodzą i pompują tych swoich wyborców, tak, i przemawiają tak jak na trybunie i podpuszczają ludzi i podpuszczają właśnie tym rasizmem. Podpuszczają preferencjami seksualnymi, podpuszczają najróżniejsze małe grupki, które są w stanie się zagotować, no to oni są najlepszymi wyborcami. I właśnie dlatego te grupy czarnych są podniecane, dlatego te grupki nie heteroseksualnych są podniecane sztucznie. No i oni po prostu zdobywają wyborców. No, ona przegrała, ona była jedyna, 8 innych członków zadecydowało, że będzie to nauczanie. W Montgomery, w Virginii rozmawiali na temat potępienia rasizmu przeciwko czarnym ludziom. No każdy jest przeciwko rasizmowi i przeciwko czarnym ludziom, ale jest przeciwko rasizmowi do każdego społeczeństwa. Okazało się, że dwóch członków z tej rady mówi, no dobra, ale co właśnie z innymi społecznościami? No to w zasadzie wykluczyli. Wykluczyli katolików, wykluczyli Żydów, wykluczyli Chińczyków, wykluczyli ktokolwiek tam uważał się, że był po prostu dyskryminowany, no to poszedł w odstawkę. Jedynie dyskryminowani mogą być czarni. No i w sumie przeszło to w głosowaniu w większości. Na następnego dnia 200 protestujących się pojawiło, no i tam były jakieś spore zamieszki, no ale to wszystko się później rozlało. Różnica pomiędzy, na te tematy o rasizmie, różnica na dzień dzisiejszy i różnica powiedzmy tam 10, 20, 30 lat temu, no to jest taka, że ci wszyscy politycy, wszyscy ci aktywiści komunistyczni w zasadzie to teraz mówią tak, albo słuchasz to, co my mówimy i jesteś antyrasistą, albo nie słuchasz tego, co my mówimy i jesteś rasistą. Czyli po prostu to jest najbardziej wredne stalinowskie podejście. Określają, co człowiek ma myśleć i określają, co człowiek ma mówić. Cały ten koncept takiego podejścia do sprawy, no to jest, to zaczyna się z tą teorią krytyczną raz. Teoria krytyczna raz, która zaczęła się w latach 1970 na uniwersytetach i koledżach prawniczych, no bo to zawsze prawnicy. Prawnicy, oni wiedzą, że mogą wycisnąć forsę, no i oni to robią. Bardzo dużo, powiedzmy, ludzi, którzy nie wylądowali w Izraelu, wylądowali w szkołach prawniczych, no i oni wykombinowali coś takiego, że co ta teoria w zasadzie mówi, że
Ameryka to jest ogólnie rasistowska, no i w zasadzie wzywa białych ludzi do tego, żeby uznali to, że Ameryka jest rasistowska, no i żeby uznali, że korzyści białej rasy, że urodzenie się białym to jest korzystne, a urodzenie się czarnym jest niekorzystne. Czyli cokolwiek czarni zrobili, to jest wina białych. No to do tego się sprowadza krytyczna teoria ras. Nie ma do tego nic wspólnego zachowanie indywidualnej jednostki, czy powiedzmy na dzień dzisiejszy 80% dzieci murzyńskich nie zna ojców, dlatego że państwo ich utrzymuje, no i to jest korzystne dla, finansowo jest to korzystne dlatego, żeby rodzina nie istniała, albo co najmniej, żeby nie było ojca, żeby nie było małżeństwa, także to też jest wina białych, tak, to jest po prostu makabra. Prezydent Trump słusznie, jak zwykle powiedział, że nauczanie tej teorii krytycznej teorii ras, no to jest nielegalne, no i że jest wypełnione po prostu nienawistnymi kłamstwami o całym narodzie amerykańskim. No i to z tym się trzeba zgodzić. Cała taka rozmowa na temat tego rasizmu, to nie jest nowa, to już od lat 1970 były te dostarczane dzieciaki do pewnych szkół i się po prostu tam lali, była policja i tak dalej. No ale teraz ten doktor Horton, no to on wyrósł w Chicago, on wyrósł w blokach komunalnych, on wyrósł w blokach państwowych, które są bardzo subsydiowane. W te pewne rejony, to po prostu to jest straszny bandytyzm. Tam dużo ludzi nie pracuje, subsydiowane, ma kupony na jedzenie, bez pieniędzy i tak dalej, narkotyki. To wszystko się dzieje w tych publicznych domach, publicznych, no miejskich domach, to dom publiczny po polsku to co innego znaczy, no ale w tych domach komunalnych, w domach państwowych. Później pojechał do Kentucky, gdzie prowadził szkołę, no i jego zaprosili z powrotem do tego Evanston, gdzie ma 8 tysięcy studentów. No i w lipcu powiedział, że dzieciaki będą się uczyły internetowo, no a później powiedział, że będą się uczyły część bezpośrednio, a część internetowo. Doktor Horton zmusza nauczycieli do brania klasy antyrasistowskich, no i wszystko sprowadza się do tego, że on powiedział, że jeżeli w Evanston jest 23% czarnych, to 23% nauczycieli musi być czarnych. On powiedział, że jeżeli 9% jest 21% jest brązowych, to 21% nauczycieli musi być brązowych. Na dzień dzisiejszy to zamiast 23% to jest 13% czarnych nauczycieli i zamiast 21% brązowych, to jest tylko 9% nauczycieli. No jest to szczucie, jednych przeciwko drugim, jest to sztuczne zaniżanie. Powiedział, że nie można oceniać prac domowych, bo prace domowe to biali mają pomoc, mają korepetycje, mają rodziców, którzy pomagają, a czarni nie mają tej pomocy, dlatego powiedział, że prace domowe wszystkim trzeba zlikwidować. No to jest powiedzmy no chińskie podejście do zagadnienia, jak wyrównać ludzi. Zdrowia, subskrybujesz, dziękuję bardzo. Polecasz, dziękuję jeszcze bardziej, nie subskrybujesz. Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzin o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku. Pamiętaj, jeżeli masz obywatelstwo amerykańskie, możesz głosować w Ameryce, głosuj na konserwatystów, głosuj na Bóg, honor, ojczyzna,
Czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Nie głosuj na socjalistów, nie głosuj na Bidena, nie głosuj na Kamalę Harris, jedna wielka oszukanica. Biden też jeden wielki, wielka czerwona świnia. To będzie koniec Ameryki. To będzie koniec Ameryki. 4 lata pod Trumpem może się poprawi. Pandemia zniknie. Będzie dobrze. Zdrowia!